Bartłomiej Kurczewski, niestety po drugim przegranym pojedynku w Federacji KSW. Powiedz, czy ze względu na to, jak ten pojedynek przebiegał, no, był taki mało efektowny, czy myślisz, że twoje szanse w Federacji są jeszcze przez to mniejsze, no bo jednak to jest druga porażka? Ale z mojej strony ja chciałem się walczyć, chciałem się bić. Grzegorz wykonał lepiej plan, taki miał plan na walkę, klinczował. Przez to ta walka tak wyglądała, jak wyglądała, tak? A byłeś zaskoczony, że on będzie chciał taki plan wyegzekwować? Nie, może ja też troszeczkę przespałem to, co miałem robić, gdyś nie do końca to wyglądało tak, jak powinno i... No i tak wyszło. Jasne. Czy te łokcie w drugiej rundzie była taka furia łokci w klinczu, to było takie bardziej już trochę z frustracji, chciałeś coś zrobić? Nie. Chciałem go skończyć, nie? Ja staram się zawsze w walkach prowadzić do tego, żeby skończyć ją przed czasem. No miał, kurde, dosyć twardą głowę i przetrzymał to, tak? A ty powiedz, jaki miałeś plan, bo bardzo mocno rozpocząłeś, tak? Chciałeś go zaskoczyć. No i myślę, że brakło minimalnie, tak? Powiedział, że poczuł to i że kręciło mu się trochę w głowie. No widzisz, no trochę zabrakło mi zimnej krwi, nie poszedłem na niego tak naprawdę i poszedłem, przepraszam, za bardzo i podpaliłem się delikatnie i... Udało się go skończyć. A czy sądzisz po tych dwóch porażkach, które miałeś w Federacji KSW, że jednak no, twój potencjał jest większy i że stać ciebie na więcej i chciałbyś po prostu pokazać fanom KSW, że no, stać cię na więcej? No na pewno bym chciał pokazać. Zobaczymy teraz, kiedy dostanę szansę i czekam, tak? Mhm. W takim razie życzę powodzenia. No cóż, byle czasem, do przodu. Czasem tak bywa. Przepraszam, powiedz tylko, w którym momencie, co się stało z ręką jeszcze, kontuzja... Pierwszej akcji. To było to uderzenie, tak? Tak. Palce przestały, zdrętwiały do końca. I to miało jakiś tam wpływ, powiedzmy, na dalszy przebieg? Ciężko też było, no, bić się. Dobrze, to jeszcze raz, powodzenia.